Szanowny Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Wysoki Sejmie. Opozycja, która sama siebie nazywała totalną w aspekcie służby zdrowia, złowrogo grzmi, stale sieje defetyzm, uprawia czarnowictwo. I kto to mówi? Przypomnijmy. Ci, którzy obowiązkowo chcieli komercjalizować wszystkie placówki służby zdrowia, która jest wstępem do prywatyzacji. Ci, jedna polityk, prominentna polityk Platformy Obywatelskiej mówiła, że ludzie chodzą do lekarza dla rozrywki i nie opłaca się ich operować biodra u ludzi starszych, bo się nie wyrehabilitują. Z afery taśmowej były minister zdrowia grzmiał: chłopie, zamknij 4 szpitale i przyjdź dopiero po 200 baniek. A marszałek województwa określił w sposób bardzo ordynarny lekarze: wyleniałe, i tu pada bardzo brzydkie słowo. A minister finansów wówczas mówił: pieniędzy nie ma i nie będzie. A ja podam teraz Państwu jedną tylko kwotę w służbie zdrowia. 157 miliardów złotych w 2023 roku, a więc o 83% więcej niż w 2006 roku. W ostatnim tygodniu 3 miliardy 100 milionów na centra, budowę centrów pediatrii. I pytanie do Pana Ministra. Jakie dalsze działania w aspekcie wzmacniania polskiej pediatrii? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.